Dzień dobry, Kaja Rostkowska. Zapraszamy na kolejną rozmowę z okazji wirtualnego tygodnia na Uniwersytecie Zielonogórskim. Nasza uczelnia otwiera się na Państwa i zapraszamy w mury naszej uczelni. Dzisiaj Wydział Nauk Biologicznych. W naszym studiu jest pani Dziekan, profesor Beata Gabryś. Dzień dobry, pani Dziekan. Dzień dobry. I Pani Prodziekan do spraw studenckich, doktor Elżbieta Roland. Dzień dobry, Dzień dobry, pani doktor. Na początek chcę zapytać o kierunki studiów. Jaka jest oferta dydaktyczna Wydziału Nauk Biologicznych, pani Dzieka? Jednym słowem bogata. Znam sobie tu kilka kierunków, sporo. Tak, tak, jest sporo i cały czas ta oferta dydaktyczna się poszerza. Nauki biologiczne bowiem stanowią taką bazę, taką podstawę solidną podstawę wiedzy dla wszelkich kierunków, które z tą wiedzą mają związek. A więc my kształcimy zarówno w zakresie podstawowych nauk biologicznych, a więc proponujemy kierunek biologia i bardzo silnie związany z tym kierunek biotechnologia, ale też inne kierunki, które. Za swoją bazę, jak powiedziałam, mają znajomość, wiedzę z zakresu biologii, przede wszystkim człowieka i biologii środowiska, a więc ochrona środowiska, wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja. Także takie kierunki proponujemy. W ramach tych kierunków, oczywiście, studenci mają możliwość specjalizowania się, czyli kształcenia się w bardziej wąskich zakresach. I tak na przykład studentom biologii proponujemy dwie specjalności, biologia medyczna oraz biologia nauczycielska, która to właśnie biologia nauczycielska umożliwia im po zakończeniu pełnego cyklu kształcenia, czyli studiów pierwszego i drugiego stopnia, podjęcie pracy w szkołach różnych szczebli w celu nauczania biologii. Wejdę słowo, jeśli można pani, pani dziekan, bo y, y, kierunki oczywiście też, te żywienia y, człowieka i dietoterapia, tak. i biomonitoring, i zarządzanie ş, środowiskiem, ale nie samą nauką, y, studenci żyją. Zapytam Panią, y, Prodziekan, o koła naukowe, bo przecież to nie tylko ławki w, w y, murach uniwersyteckich, ale także jakieś pozadydaktyczne aktywności studentów. Tak, u nas na wydziale mamy kilka kół naukowych. Koło naukowe na turystyce, koło naukowe przy wychowaniu fizycznym, natomiast takie dość prężnie działające koło jest kołem naukowym biologów. Oni rzeczywiście biorą udział w bardzo wielu projektach takich badawczych, ale też mają duże zasługi w popularyzacji wiedzy uczestniczą w różnego rodzaju aktywnościach, takich jak noc biologów czy dni otwarte. Tak, dni otwarte, wydziału wtedy, kiedy można było wpuszczać uczestników do budynku, aczkolwiek w sposób zdalny też prowadzą takie zajęcia, ale też służą pomocą w postaci takich warsztatów, organizowania warsztatów innym studentom. Nabywania umiejętności, korzystania z baz danych, takich specyficznych programów komputerowych, które mogą ich im pomóc, na przykład w pisaniu prac dyplomowych, także naprawdę bardzo dużo aktywności wykazują, a niezależnie od tego, tak jak Pani mówiła, Próbują się integrować, organizują różne wyjazdy. Zwykle są to wyjazdy no, też o tematyce takiej przyrodniczej, środowiskowej, gdzie oni po prostu spędzają miło czas, a jednocześnie poznają region i, i, i Polskę, i zagranicę, bo też wyjeżdżali za granicę w ramach swoich różnych tam akcji. To o studentach, to teraz zapytam o, o kadrę i o bazę dydaktyczną. Czyli kto uczy i, i na czym Państwo uczą? Pani dziekan. Oczywiście kadra jest skupiona w instytutach. Dwa instytuty w ramach. Tak, działu. tak. To znaczy niezależnie od widziało, instytuty są powiązane. Przede wszystkim poprzez specjalności naukowe kadry są powiązane z cyklami kształcenia na różnych kierunkach. I tak właśnie mamy Instytut Nauk Biologicznych oraz Instytut Sportu, Turystyki i Zdrowia. I tutaj pani redaktor słusznie wspomniała jeszcze pozostałe kierunki, bo o nich chciałam też wspomnieć, właśnie związane z Instytutem Nauk Biologicznych, a więc biologia, biotechnologia, ochrona środowiska, biomonitoring. To są kierunki, które znajdują się w obszarze zainteresowań naukowych kadry i przez to, że prowadzone są badania. W takich obszarach. W związku z tym studenci otrzymują wiedzę aktualną i również bazującą na osobistych wynikach prac naukowych kadry. Instytut Sportu, Turystyki i Zdrowia natomiast właśnie prowadzi, jest odpowiedzialny za pozostałe kierunki, a więc wychowanie fizyczne, gdzie mamy też szereg różnych specjalności. Turystyka. I, I rekreacja oraz żywienie człowieka i dietoterapia. Większość zajęć w, w murach uczelni się odbywa, czy jednak Państwo też bywają w terenie? <grymne> Oczywiście to zależy od specyfiki studiów, w kierunku studiów. Takie kierunki jak biologia, biotechnologia, odbywają się przede wszystkim w murach uczelni, gdzie mamy bardzo nowoczesne laboratoria. Właśnie wczoraj nastąpiło bardzo uroczyste otwarcie nowego laboratorium biotechnologii i na naszej stronie internetowej będzie fotoreportaż z tej uroczystości, którą zaszczycili naprawdę zacni goście, włącznie z władzami uczelni. Także tutaj te, te zasoby lokalowe przy ulicy Szafrana. Profesora Zygmunta Szafrana 1 w budynku A8 właśnie zasoby laboratoryjne, dydaktyczne, sale wykładowe. Piękny, Natomiast, tak, no stosunkowo, ale właśnie o tych pozostałych kierunkach, zajęcia terenowe, które również tutaj pani Prodziekan wspomniała o nich, na kierunkach biologia, biomonitoring przede wszystkim, ale głównie turystyka i rekreacja, i są to również zajęcia nie tylko w kraju, ale i za granicą. Wiele wycieczek takich szkoleniowych, udział w różnych targach, w różnych imprezach, no nie mówiąc już o kierunku wychowanie fizycznego, gdzie tutaj y, organizowane są y, obozy. Szkoleniowe z zakresu narciarstwa, pływania i, i innych A specjalności. Także <laughs> się naprawdę staramy, razy, się, staramy się zapewnić wszelkie wszelkie możliwości. Oczywiście korzystają również studenci z zasobów miasta i regionów, z różnych nowoczesnych hal sportowych, więc tutaj. Takie hasła mam zapisane azyl i ogród botaniczny, więc do tego wszystkiego, o czym mówi pani Dziekan, to jeszcze kolejne miejsca lokalne, właśnie, gdzie studenci też bywają. Tak, to są dwa takie obiekty, które są przypisane do, jako struktura naszego Instytutu Nauk Biologicznych. No, jeśli chodzi o ogród botaniczny, no to wiemy, że jest to obiekt, który został w pewnym stopniu odtworzony w stosunku do założenia sprzed wojny, ale w tej chwili jest bardzo nowoczesny, z bardzo dużą ilością roślin, które... Można poznać, zobaczyć. Prowadzą świetną edukację skierowaną do mieszkańców, do, do młodzieży. Nasi absolwenci tam Naszo, pracują. Tam, nasi, nasi absolwenci zasilają kadrę tego ogrodu botanicznego. Pani profesor, tu może też powiedzieć, co nieco myślę o tej sferze naukowej, która jest prowadzona w Ogrodzie Botanicznym, bo rzeczywiście też jest to. Yy, ogród, który wpisany jest na, yy... na listę ogrodów botanicznych w Polsce. No właśnie <laughs> jest ogród botaniczny tak okiem mieszkańców, rodziców, uczniów, którzy też przecież nas yy, dzisiaj oglądają, yy, słuchają, no ale jest cała ta warstwa naukowa przy, przy tej placówce. Tak, tak, nasz ogród ma, yy, ma status prawdziwego ogrodu botanicznego o charakterze nie tylko edukacyjnym, kulturowym, ale również naukowym, prowadzone są działania naukowe na przykład odtwarzanie um, um, populacji ginących roślin tutaj um, selery baldachokwiatowe są takim um, przykładem gdzie się prowadzi hodowlę w ogrodzie i potem się um, wprowadza to w, w naturalne siedliska skąd um, te rośliny um, um, ustąpiły pod wpływem głównie działalności człowieka więc teraz człowiek musi trochę to naprawiać od razu mikro <głos> <Na> <głos> Także, tak, tak. No staramy się w każdym momencie wykorzystywać <noise> też tak, i do przekazać nauki. Na koniec jeszcze chciałam zapytać, bo wspomniała pani prodekan o tym, że absolwenci pracują w ogrodzie botanicznym. A gdzie jeszcze oni znajdują pracę? Gdzie absolwent wydziału nauk biologicznych pracuje? Wiem, że tego się nie da prześledzić tak w stu procentach, ale jakie są pani obserwacje? No tutaj mamy jakby ze względu na zróżnicowane kierunki, no to mamy różne obszary, gdzie nasi studenci są, są zatrudnieni, tak, bo jeśli chodzi o wychowanie fizyczne, to większość z nich to są trenerzy, to są nauczyciele, bo jest to kierunek, który daje uprawnienia do nauczania WF-u w szkołach. Są to sportowcy, którzy zasilają nawet kadrę, kadrę narodową, także jest to, jakby w tym kierunku idzie zatrudnienie. Tych, tych studentów, absolwentów naszych kierunków. Jeśli chodzi o turystykę, no to też w tej branży turystycznej wielu jest zatrudnionych, wielu wyjeżdża za granicę jako rezydenci różnych biur turystycznych, także też z tego co wiemy mają swoje też miejsce, znajdują swoje miejsce w, w turystyce. Tak? Ci, kto, z biologii studenci no to generalnie obserwujemy, że albo zajmują, zajmują stanowiska w laboratoriach, różnego typu i również biotechnologicznych. Wielu z nich jest cenionymi pracownikami, niektórzy z nich nawet też pracują w laboratoriach zagranicznych. Niektórzy z tych naszych absolwentów, którzy kończyli ochronę środowiska, mają prywatne firmy, które zajmują się monitoringiem, które zajmują się właśnie takimi tematyką ochrony środowiska szeroko rozumianą. Czyli praca jest dla absolwentów wydziału nauk biologicznych. Tak, i będzie jej jeszcze więcej, bo najnowsza nasza specjalność na studiach magisterskich w kierunku biotechnologia, biotechnologia farmaceutyczna stworzy duże perspektywy, ponieważ tutaj jest bardzo silna współpraca z środowiskiem gospodarczym i właściwie ten kierunek, ta specjalność powstała na można powiedzieć zamówienie tego środowiska, gdzie wyraźnie się obserwuje brak wykształcenia kadry. Więc tutaj tej pracy naprawdę będzie dużo i bardzo bardzo szerokich zakresach. Jeszcze warto wspomnieć, że studenci mogą się dokształcać za granicą w ramach programu Erasmus. Nasi studenci wyjeżdżają, co roku też gościmy sporą grupę studentów z zagranicy. Więc tutaj też takie aspekty wymiany międzynarodowej mamy, dużo różnych I, i możliwości, bardzo rozwoju, Zapraszamy. realizowania swoich pasji. O wszystkim powiedzieć nie zdążymy, ale ja chcę polecić też Państwu i, i młodzieży i e, Państwu stronę internetową Wydziału WNB Zgora.pl. Przeglądałam ją, tam są różne moduły, wszystkie zakładki właściwie mnóstwo informacji takich bieżących, aktualnych. Także zachęcamy, żeby też zerknąć i na strony rekrutacyjne Uniwersytetu Zielonogórskiego. Bardzo panią dziękuję za spotkanie. Dzisiaj Wydział Nauk Biologicznych. Pani dziekan, profesor Beata Gabryś. Dziękuję bardzo. Dziękuję. dziękuję. I pani doktor Elżbieta Roland, Prodziekan do spraw studenckich. Bardzo dziękuję. dziękuję bardzo. Kaja Rostkowska i zapraszamy. Bądźcie z nami w czasie Wirtualnego Tygodnia Otwartego na Uniwersytecie Zielonogórskim. Do usłyszenia, do zobaczenia.